No to oglądamy 77 part 3, ale z paskiem zdrowia. Ja się tutaj troszkę przesunę, żebyśmy to mieli widoczne. I kredyty dla pana Ultimek. Ultim 2, zostawcie lajka. Mam nadzieję, że się spodoba. No i lecimy z tym, słuchajcie. Tutaj ciekawe, jak on zinterpretuje to, jak Fred został uszkodzony, bo wydaje mi się, że on przeżył. Chociaż z minimalnym paskiem życia powinien być, nie? Pamiętajcie o lajku, będzie mi bardzo miło. No i dobra, tutaj jest Michael Jackson, ale zauważyliście, że tu nie było widać tego disco? DJ-a toalety? Ciekawe, co się z nim stało. W ogóle pająk został uszkodzony? Czy jest nasz Fred? No, będzie miał sojusz problem z tymi wielkimi astro, bez tytanów. Powinni coś wymyśleć na to. Słuchajcie. No bo astro nie dość, że ma, słuchajcie, bardzo dużą ilość takich jednostek wyjątkowych, specjalnych, to jeszcze te takie duże jednostki, które są zwykłe, mają wielką moc, które po prostu mogą tytanów bardzo uszkodzić, nie? To jest ciekawe. Muzyczka podobno z Dying Light, jak to mówiliście. TV Woman. I patrzcie, tutaj jest, są G-Squad, a potem ich nie będzie. Ciekawe, gdzie są. Patrzcie, jak wszyscy są w ogóle uszkodzeni, nie? Fajnie wygląda ten large. Tylko coś zastanawia mnie jedno, patrzcie. Jego te pociski i tego Skibidi Astro, które wystrzeli, są mocne. A jak przejął je Tytan, przejął je large TV Man, to one mu nic nie zrobiły. To jest zastanawiające. Tak jakby ta energia została skonsumowana przez large'a i tą energię, którą wypuścił, to była słabsza, bo ją wchłonął trochę. Tak to trochę wygląda, nie? Ale fajne, to jest najlepsze wejście Tytana TV Mana i słuchajcie, zmieniam teraz zdanie do TV Manów. Oni są chyba najlepszą rasą z tych wszystkich. Oni na chłodno, oczywiście mają swoje problemy, takie arogancje i tak dalej. Natomiast bardzo chłodno kalkulują, nie? Przynajmniej, no Tytan TV Man zachowuje się bardziej tak nierozważnie, ale na przykład Large czy TV Woman trochę inaczej, lepiej, nie? Ciekawe, czy Boom wytłumaczy to ograniczenie, bo wiemy, że teleportacja TV Manów ma swoje ograniczenie, ale nie wiemy, na czym ono polega, więc jestem ciekaw. I zobaczymy, jak to Boom ogarnie, nie? Czy TV Man będzie w stanie się teleportować? Chyba jak jest bardzo uszkodzony, to może się nie da rady, bo kosztuje to energię czy coś. I zauważcie, że sekretnego... I tu patrzcie, to jest jajko chyba strzela, to jest egg. To jest do steaka nawiązanie, to jest chyba jajko, nie? Zauważcie, że sekretnego agenta tu w ogóle nie ma, tak jakby on był w innym miejscu i wydaje mi się, że on jest gdzieś z Tytanem Kamerą i przyleci tu G-Man z Tytanem Kamerą. Chociaż Tytan Kamera to by było słabe, nie? Może sam G-Man by przyleciał. No i ten Destroyer strasznie, wiecie. Jakby tutaj miał Tytan TV Man ulepszenia Cinema Mana, to by sobie bez problemu poradził, nie? Wrzuciłby tarczę i on by się zablokował i można by było go zniszczyć. Tą taką tarczę dźwiękową, jak wtedy, w tym odcinku jednym.
Dobrze tu Fred zadziałał, nie? Bo to jest na 100% Fred, my tu widzimy czerwone takie. Tu jest czerwone tu widać, wiecie? To tu było trochę czerwonego. I on tu pada, nie widzimy jak on jest totalnie rozwalony, nie? A czekajcie, jak się pasek zdrowia w ogóle tu? Nie? Sprawdźmy ten pasek zdrowia, jestem ciekaw czy on to zobaczył. Okej, okay, on tu mu strzelił. Okej, okay, tu był Fred, nie? Tu gdzieś jest. Bo ten pasek strasznie tak szybko poszedł. O, tutaj. Ale jest życie, więc okej, okay, on to zrobił tak, że jest. No to tyle dobrze, nie? Chociaż nie wiem, bo tu... No nie wiem, Fred moim zdaniem przeżył, bo potem go Larch chwycił, nie? Dobra, TV menu, uciekaj. Widzicie, tu ma ten Larch ma tu tego. Tu jest ten Fred. On go trzyma i powiedział do... To on do niego powiedział, dobrze się spisałeś, mały bracie, nie? To Larch do Freda powiedział, bo dzięki temu odwrócił uwagę tego Astro i Tytan TV-man mógł się uwolnić i nie był taki poniszczony aż tak bardzo, nie? I go zaatakował potem Astro. Zastanawiam się, czemu TV-woman się tu w bok chwyta? Czy co, ona jest uszkodzona albo coś? Tak dziwnie. No i on powinni oni szybko uciekać, nie? Powinni się zebrać w kupę i ucieknąć od razu. Rozumiecie, nie? Skoro on ma słabszą moc teraz, to oni wszyscy razem się powinni złapać za ręce i cyk, i uciekamy, nie? Połączyć tą energię. Myślę, że TV-man będzie chciał uciec, ale oni też jakoś tą energię jego, wiecie, pozbawią go. Tak jak Larch wsysał ten teleport, ten dym cały. Wessał to, pamiętacie? Jak naukowiec chciał uciec. Chociaż skoro Skibidi Toilet mają te technologie zwykłe, to mogą Astro mieć też tę technologię, nie? Teleportu. No i tutaj idzie, no niestety, Juggernaut. I z nim to na pewno nie ma szans Tytan TV-man. Patrzcie, jak on jeszcze tak zniszczonego Tytana TV-mana to ja nie widziałem. No nieźle.